Czy szukasz pracy odpowiedniej dla siebie, czyli takiej, która będzie dawała ci odpowiednie wynagrodzenie, satysfakcję z tego, co wykonujesz, będzie spójna z Twoją osobowością oraz zgodna z Twoimi umiejętnościami? Czy jest to możliwe? Nie zawsze. Jednak warto poszukać. Zapraszam Cię na bezpłatne spotkanie, podczas którego odpowiem na Twoje pytania, jak znaleźć pracę odpowiednią dla Ciebie, oraz pokażę Ci narzędzie. Profesjonalny test osobowościowo-zawodowy, z którego korzystam, aby pomóc setkom moich klientów, których miałem do tej pory, w tym, żeby odnaleźli pracę swoich marzeń. Ja nazywam się Andrzej Burzyński, od 17 lat prowadzę firmę szkoleniową. Jestem też konsultantem testu Kompas Kariery i doradcą zawodowym. Za chwilę w tym nagraniu usłyszysz historię czterech moich klientów, a historię 180 innych moich klientów. Przeczytasz na stronie, która znajduje się w linku pod nagraniem. Natomiast, co jest takie istotne, kiedy szukamy pracy swoich marzeń? Są to cztery kluczowe elementy. Pierwsze: osobowość. Wyobraź sobie kreatywnego faceta, duszę towarzystwa, jako pracownika domu opieki. I spokojną kobietę, od której promieniuje miłość, chęć dbania o innych i wizja poprawy świata, pracującą jako organizatorkę imprez. Dla niego przychodzenie do pracy to istny spektakl nudy. Kobieta zaś czuje pustkę. Praca nie jest zgodna z jej wartościami. A teraz zamieńmy ich rolami. Kobieta przychodzi do pracy z uśmiechem na twarzy. Wykonuje swoje zadania, czując spełnienie. Praca jest zgodna z jej osobowością. Mężczyzna nie może doczekać się dnia imprezy. Staje się popularny, wszyscy chcą z nim współpracować. Widzisz teraz, jaką moc ma wybór pracy opartej. Na tylko jednym z czterech elementów, czyli na osobowości. Jaki jest drugi element? To są zainteresowania. Tak naprawdę istnieje takich pięć grup zainteresowań, i niektóre z naszych zainteresowań to są zainteresowania zawodowe, a niektóre z naszych zainteresowań to jest po prostu nasze hobby. Warto to rozróżnić, bo czasami praca może być po prostu źródłem finansów. I będziemy ją wykonywać zgodnie z tym, co umiemy, a niekoniecznie bardzo lubimy. Natomiast nasze hobby może dotyczyć tych rzeczy, które uwielbiamy robić. Usłyszysz o tym w nagraniach, gdzie przedstawię historię czterech moich klientów. Trzeci element to są właśnie umiejętności. Umiejętności mają to do siebie, że można się ich wyuczyć, ale można też zobaczyć na rzeczy, do których nie mamy predyspozycji. Michael Jordan, wspaniały koszykarz. Kiedyś postanowił zostać bejsbolistą, i mimo, że ćwiczył wytrwale, z całym zaangażowaniem, jak to miał w zwyczaju, był jedynie przeciętnym bejsbolistą. I znowu wrócił do koszykówki, gdzie był najlepszy na świecie. I czwarty element to wartości. Nie chodzi tylko o takie wartości jak uczciwość. To są wartości życiowe. Natomiast wartości w pracy. Może chodzić o stabilną pracę. Gdzie, która będzie dawała Ci poczucie bezpieczeństwa, a może Ci chodzi o ekscytującą pracę pełną wyzwań? Musimy zobaczyć tą różnorodność, a co więcej, w kontekście wartości musimy zobaczyć, czy nie masz sprzecznych wartości, bo wtedy człowiek dokonuje tak zwanego autosabotażu. Więc zapraszam Cię na spotkanie, gdzie przez godzinę będziesz mógł zadać, będziesz mogła zadać pytania, które Ciebie nurtują. Ale też posłuchać o tym, w jaki sposób profesjonalny test osobowościowo-zawodowy Kompas Kariery może ci pokazać, jakie są twoje silne i słabe strony, jakim typem przywódcy jesteś, jakie są twoje umiejętności, w jakich branżach będziesz najskuteczniejszy, pracując w jakim środowisku będziesz najefektywniejszy. Zapraszam cię na to link znajdziesz pod nagraniem lub na stronie Jak znaleźć pracę. A teraz zobacz historię moich czterech klientów. Utknąłeś w życiu zawodowym jak w labiryncie i nie widzisz drogi wyjścia? Poznaj historię Arka, Beaty, Rafała i Gosi, którzy doświadczyli podobnych problemów. Jakie były ich zmagania? Arek doszedł do szklanego sufitu, osiągnął wszystko, co mógł, i każdy kolejny dzień w pracy był taki sam jak poprzedni. To go nudziło. Beacie praca nie dawała satysfakcji, natomiast przynosiła bardzo dobre zarobki. Rafał chciał otworzyć własną firmę. Jednak obawiał się, że sobie nie poradzi. Gosia chciała przekwalifikować się zawodowo, ale nie wiedziała jaką branżę wybrać. Każdy z nich wykonał profesjonalny test osobowościowo-zawodowy Kompas Kariery i odbył konsultację online ze mną. Arek zawodowo tkwił w pułapce szklanego sufitu, czyli osiągnął wszystko co mógł i każdy kolejny dzień w pracy był taki sam jak poprzedni. Zmiana firmy nic by nie zmieniła, ponieważ nie wpływałoby to na charakter jego pracy. Arek zastanawiał się nad przebranżowieniem, i to był powód, dla którego wykonał test kompas kariery. W czasie konsultacji pokazała Markowi, że jest jeszcze inna opcja, której nie rozważał, a mianowicie mógłby zarządzać zespołem specjalistów podobnych do niego. Odpowiedział, że jakiś czas temu dostał nawet taką propozycję, jednak do tego się absolutnie nie nadaje, ponieważ nie jest, jak to sam określił, osobowością charyzmatyczną. Wyjaśniłem mu różnicę między zarządzaniem ludźmi poprzez osobowość charyzmatyczną, a osobowość wpływu. Ta druga była całkowicie spójna z Arkiem, który tak opisał naszą rozmowę. Miałem przyjemność korzystać z konsultacji z Andrzejem, gdzie omawialiśmy wyniki testu Kompas Kariery. Jego interpretacja wyników testu w połączeniu z umiejętnością zadawania właściwych pytań i uważnego słuchania sprawiły, że Andrzej potrafił jednoznacznie dostrzec we mnie coś, czego ja nie byłem w stanie. Andrzej pozostawił mnie bez wątpliwości, co powinienem robić, aby osiągnąć satysfakcję zawodową. Jestem zdumiony, że w końcu znalazłem kogoś, kto wskazał mi brakujące puzle w mojej karierze bez owijania w bawełnę i bez nic nie wnoszących porad, które można zastosować do każdego. Beata czuła się jak w pułapce, ponieważ praca nie dawała satysfakcji, natomiast przynosiła bardzo dobre zarobki. Nie mogła jej zmienić, ponieważ miała kredyt hipoteczny do spłacenia i dzieci na utrzymaniu. W wynikach testu okazało się, że od zawsze pasjonowało ją pisanie. Jej marzeniem, ukrytym przez lata, było pisanie książek. Spodziewała się jednak, że byłoby to za duże ryzyko, aby zostawić pracę i żyć z pisania. Beata miała rację. Natomiast w czasie konsultacji znaleźliśmy inne wyjście. Dziś Beata z satysfakcją prowadzi bloga. Opisuje w nim swoje codzienne zmagania oraz życiowe przemyślenia. Nie zarabia na nim i prawdopodobnie nigdy nie będzie. Natomiast tutaj odnalazła satysfakcję nie tylko z pisania. Ale także z interakcji ze swoimi czytelniczkami. Rafał chciał otworzyć własną firmę, jednak obawiał się, że sobie nie poradzi. Miał wiele pomysłów, jednak znając siebie wiedział, że łatwo się do nich zapala, szybko wprowadza w życie, natomiast ma duży problem z tym, aby je dokańczać. W czasie konsultacji zobaczył, że jego obawy są w 100% uzasadnione. Jego najsilniejsze cechy osobowości czyli innowacyjność, spontaniczność i ryzyko, wyraźnie wskazują, że jego głównym obdarowaniem jest bycie wizjonerem, którego darem jest tworzyć nowe rzeczy, natomiast potrzebuje osoby, która miałaby takie cechy osobowości jak systematyczność, ostrożność i konwencjonalność, dzięki którym mogłaby nadzorować dokończanie spraw. Dzisiaj Rafał prowadzi własny biznes, a Michał, jego wspólnik, dba o to, aby jego pomysły były wdrażane. Gosia chciała przekwalifikować się zawodowo, natomiast ponieważ miała wąską specjalizację, była producentem filmowym, a także duże doświadczenie zawodowe, to wątpiła, czy odnalazłaby się w innej branży. W taki sposób opisała naszą rozmowę dotyczącą przekwalifikowania zawodowego. Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad zmianą drogi zawodowej, ale po bardzo wielu latach w jednym zawodzie nie jest to łatwe. Tym bardziej, że patrząc ze swojej perspektywy, nie widzi się innych możliwości. Odbyłam fantastyczną rozmowę dotyczącą rozwoju zmiany kariery zawodowej. Przeprowadzona była na podstawie wypełnionego wcześniej szczegółowego testu oraz rozmowy wprowadzającej, mającej na celu lepsze poznanie warunków, w których się poruszamy. Wyniki testu trochę mnie zaskoczyły i bez przeanalizowania ich z Andrzejem wyciągnęłabym absolutnie mylne wnioski. Z Andrzejem rozmawia się bardzo ciekawie, bezpośrednio i bardzo szczerze. Dzisiaj mniej więcej wiem, na czym polega mój problem i jakie są drogi, by te problemy rozwiązać. Dostałam sugestie ciekawych lektur oraz tematy do przemyśleń. Przede mną jeszcze długa droga, ale nie mogłabym jej pokonać bez tego początkowego punktu z Andrzejem. Polecam ten test i przede wszystkim konsultacje z Andrzejem wszystkim, którzy myślą o zmianie drogi zawodowej. W każdej z tych sytuacji rozwiązanie tkwiło w zrobieniu profesjonalnego testu osobowościowo-zawodowego kompas kariery oraz konsultacji. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie są Twoje silne i słabe strony, jakim typem przywódcy jesteś, jakie są Twoje umiejętności, w jakich branżach będziesz najskuteczniejszy, pracując w jakim środowisku będziesz najefektywniejszy, to skorzystaj z unikalnego narzędzia, dzięki któremu odkryjesz swoje predyspozycje zawodowe, które będą zgodne z Twoją osobowością, zainteresowaniami, umiejętnościami i wartościami. Tym narzędziem jest profesjonalny test osobowościowo-zawodowy Kompas Kariery. Po ukończeniu testu otrzymasz 34-stronicowy raport, który opisze Twoją osobowość za pomocą 22 cech, przeanalizuje 21 grup Twoich zainteresowań. Określi 14 grup Twoich umiejętności, wykaże 12 C, które określają Twoje zawodowe wartości. Aby obejrzeć przykładowy test Kompas Kariery oraz poznać opinię moich 177 klientów, kliknij w link pod nagraniem lub wejdź na stronę andrzejburzyński.pl.